Jaki powinien być dziś wielki strategiczny cel Polski? Co wynika z sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj? O tym dziś w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają moją pracę. Dziękuję wszystkim patronom, to dzięki Wam ten program może się odbywać, dzięki Wam mogę te rozmowy prowadzić. Serdecznie zapraszam do wspierania Układu Otwartego w moim, na moim profilu w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam do rozmowę. Jakub Kumoch, sekret do niedawna sekretarz stanu i szef biura polityki międzynarodowej prezydenta RP, witaj serdecznie. Cześć. Cześć. Znamy się od ponad 20 lat pewnie, bo kiedyś pracowaliśmy e, razem w papie, no, kiedy no, zostałeś... Kiedyś wysłałeś mnie do Moskwy na ta... korespondenta, więc. E, e, więc trochę stworzyłeś kumok... człowieka wschodu. No nie, ale e, 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 Jakub Kumach został prezydent, e, prezydentem. Prezydentem nie został jeszcze. No, nie ale... i nie zostanę. E, to? Nie, tego, tego nie wiemy. Został korespondentem e, Polskiej Agencji Prasowej wiele lat no. temu w Moskwie. E, i, I tak się. Tak się Poznaliśmy, wygrał konkurs, który myśmy tam wtedy organizowali w papie. No dobrze, potem pracowałeś w wielu miejscach. W... Byłeś najpierw ekspertem, potem dyplomatą w kilku miejscach. Teraz wspierasz prezydenta no, w tak kluczowej dla jego kompetencji sprawie, w dziedzinie. Co dzisiaj Twoim zdaniem? jeżeli możesz już się oderwać, bo nie jesteś w tej chwili urzędnikiem państwowym, pozostałeś w służbie, tak, ale już możesz mówić bardziej swobodnie. Co powinno być naszym celem strategicznym dla Polski, ambitnym, ale realistycznym na najbliższe 5-10 lat? Gdzie powinniśmy mierzyć? To daj mi się chwilę oderwać od dawnej roli, żebym tutaj powiedział jak tak. bardziej jako obserwator, tak. czyli jako, jako uczestnik, uczestnik tych procesów. Myślę, że, a myślę, nawet nie tyle myślę, że, tylko wydaje mi się to oczywiste, że w ciągu najbliższych y, lat ukształtuje się nasze sąsiedztwo na wschodzie. No to jest, głównym celem jest takie ukształtowanie jego, aby Polska nie była zagrożona fizycznie. O czym tutaj mówię? No, mówię przede wszystkim o wojnie na Ukrainie, która, no, Polska ma określoną pozycję, postawę wobec tej wojny. Pragnie zwycięstwa Ukrainy, wyparcia sił rosyjskich, wyparcia ich z Ukrainy, z Mołdawii. Polska jest bardzo mocno zainteresowana tym, aby utrzymała się niepodległa Białoruś. I aby nie zaistniał, bo jeżeli się nie utrzyma niepodległa Białoruś i jeżeli Rosja Białoruś wchłonie, to będziemy mieli kwestię korytarza słowackiego, czyli będzie zagrożenie dla, bezpośrednie zagrożenie dla, dla bezpieczeństwa państwa. I ja myślę, że wówczas strategią Rosji będzie po prostu uzyskanie tego korytarza. Rosja myśli kategoriami bardzo staroświeckimi. Połączenie terytorialne, widzieliśmy przecież teraz jak ważne dla niej było połączenie terytorialne z Krymem, mimo że naprawdę było, bo przecież jest most krymski i tak dalej, i tak dalej. Ale już sam taki fakt, że myślenie kategoriami mapy, czyli XIX-wieczne mhm. wciąż w Rosji, w Rosji jest. Więc ukształtowanie tego, 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 tego otoczenia sąsiedzkiego na wschodzie jest kluczowe dla Polski. Bardzo ważne jest budowa jedności regionu w tej, w tej kwestii. Tak, aby no, państwa... Powiedzmy sobie to, co nazywamy odważną szóstką czy państwa bałtyckie, Czechy, Słowacja, Polska, te, które najbardziej jednym głosem mówią w sprawie Ukrainy, aby one zachowały, zachowały ten, 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 ten jeden głos. Następną rzeczą, oczywiście zawsze warto podkreślać, że utrzymanie obecności amerykańskiej obecności NATO w tym regionie jest istotne, natomiast żadne sojusze i żadna obecność wojskowa nie jest dana zawsze. Natomiast mhm. położenie geograficzne kraju jest dane raz na zawsze. I to, co ukształtuje się z naszą wschodnią granicą jest o wiele ważniejsze niż to, czy ile, ile yy, ilu żołnierzy amerykańskich będzie w Polsce pod koniec tego roku, pod koniec następnego roku. Najważniejsze jest to, w jakim, w jakim, jaką konfigurację, konfigurację na wschodzie, na wschodzie zostawiamy. Myślę, że cały wysiłek państwa będzie, będzie ku temu skła się, się skłaniał. Czy zgadza się z tezą, którą postawił tutaj, znaczy w swojej książce, ale też tutaj w programie, tym Marek Budzisz, który mówił, że o naszej, o strategii Polski powinniśmy myśleć w samotności. Znaczy, powinniśmy myśleć nie to, że chcemy się oddzielić od wszystkich, tylko że musimy myśleć o swoim interesie, mhm. a wszystkie. Mhm. Wszystkich sąsiadów, wszystkie instytucje, organizacje, z którymi współpracujemy, których jesteśmy członkami, powinniśmy traktować jako narzędzia e, do osiągnięcia tego, Celu. Czy, powinniśmy mieć taką odwagę, i taką jasność powiedzenia. Tak w ten sposób powinniśmy myśleć o naszej strategii. Nie znam kontekstu, w jakim ta mm -hmm. teoria została wygłoszona, Jest trudno mi się odnieść do czegoś, czego nie, nie, sam nie czytałem. Natomiast to, co teraz powiedziałeś, to jest dla mnie rzeczywistość. Dla każdego mm -hmm. człowieka myślącego o polityce zagranicznej, każde państwo myśli w samotności. E, rozumiemy, że no, przynależność do organizacji międzynarodowych jest, jest środkiem, a nie celem. E, no jeżeli jutro ta, ta przynależność będzie niekorzystna, to zupełnie inaczej będziemy na nią patrzyli. I to trzeba otwarcie otwarcie mówić. Dlatego też to powiedziałem, że to obecności yy, amerykańskiej. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest podstawą naszego bezpieczeństwa i to się chyba wszyscy zgadzamy. Natomiast na pytanie, czy za 50 lat Polska będzie takim samym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jak dzisiaj, no na to pytanie tutaj musimy sobie zadać naprawdę to pytanie, żeby postawić. Natomiast drugie pytanie, czy Polska będzie w tym samym miejscu geograficznym, w którym jest dzisiaj, możemy przyjąć, że. Tak. będzie. No, mm. że tak, tak. Że tak. I yy, przynajmniej taki jest cel tego państwa. Zostać w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Więc yy, yy, no, yy, mówienie w kategoriach kilkudziesięciu lat o tym, że celem jest utrzymanie sojuszy, czy przynależności, czy wpływ na na, na przykład na Unię Europejską jest yy, moim zdaniem takie, takim wybieganiem za bardzo w przyszłość. Yy, nie wiem, jaki będzie kształt tych organizacji, co one będą wówczas oznaczały. 50 lat temu nawet słowo na znaczyło zupełnie co innego niż teraz. Mhm. Więc... Ale rozumiem, musimy. Ale, ale budować tak, swoją musimy, siłę tak, tak, po Polska, to, żeby ja, ja uważam, czymkolwiek że to, co, będziemy częścią. Ja uważam, musimy... że to, co zrobił prezydent Duda w zeszłym roku, było absolutnie podyktowane bezpieczeństwem Polski. To jest tak, że wsparcie dla Ukrainy wynika z jakiego, jakiejś miłości, wyłącznie miłości do Ukrainy. Oczywiście, że mamy sympatię do Ukrainy, bo to jest radu bliski, bliski językowo, bliski, spokrewniony z nami. Co było między nami? No było, yy, Były rzeczy tragiczne, prawda, ale są narody, w które wewnątrz w które wewnątrz siebie miały takie same tragiczne rzeczy. Weźmy Hiszpanię na przykład wojnę domową. A poza tym mówimy o historii wielowiekowej z Ukrainą i przenikaniu się wzajemnie tych kultur. To jest jedna rzecz, ale w oderwaniu od tego, nasze wsparcie dla Ukrainy było wspieranie własnego bezpieczeństwa. Myśleliśmy jest. o sobie przede wszystkim. O mm -hmm. tym, że, 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 że nasz sprzęt walcząc na Ukrainie tak naprawdę unika walczenia na linii Bugu. Mm -hmm. Także tak. Państwa są zasady samolubne, a jeżeli są altruistyczne, to jest to pewien rodzaj. No, no pewna pokaz, ale jest w tym pewna doza, yy, mimo wszystko, yy, egoizmu. Jak już wspomniałeś o Ukrainie, ja żebyśmy na końcu o tym porozmawiali, ale jak już zacząłeś, to pozwól, że cię zapytam o Twoje osobiste yy, doświadczenie, bo to chyba największe Twoje doświadczenie, nie? Ta, ta sytuacja od 24 lutego, zawodowe, życiowe, yy, zmierzenie się, no, yy, praca dla prezydenta w. Tá aqui. Sytuacji i to jeszcze głównie na takim odcinku, no bo rozumiem, że tym się przede wszystkim zajmowaliście. Igor, ja się Ukrainą zajmuję od połowy lat 90., a po mhm. ukraińsku mówię może nie najlepiej, ale znam ten język w miarę od 94-95 roku, więc, mhm. to, więc to nie jest e, pierwszy raz, kiedy, kiedy widziałem Ukrainę. I, ale w i, zupełnie innej i, sytuacji. W zupełnie innej sytuacji. Oczywiście to też nie jest pierwszy raz, kiedy widziałem Rosjan. Nie Ta. jest pierwszy raz, kiedy widziałem Rosjan dokonujących agresji czy popełniających zbrodnie, bo. bo... No wiesz, no służyłem w Rosji, pracowałem w Rosji dla, dla, dla Papu, sam mnie tam wysłałeś, więc wiesz, co wtedy się działo. Natomiast yy, doświadczenie państwa będącego, no nie powiem w stanie wojny, bo Polska nie jest w stanie wojny, ale też Polska nie jest, otwarcie powiedzmy sobie, nie jest w tej wojnie neutralna, nie jest bezstronna, jest po stronie Ukrainy. Polska stała się zapleczem Ukrainy. Polska jest. Yy. Nie wiem, czy ja to powinienem mówić, bo kiedyś powiedziałem Amerykanom, że jesteśmy gotowi być Pakistanem tej wojny. Oczywiście w odniesieniu do wojny afgańskiej, której Pakistan był takim, Peshawar był takim symbolem dostaw dla mudżahedinów. Um, uważałem, że Polska powinna być dokładnie podobną rolę spełnić. No stąd, Ale Spełni do Rzeszów, które zresztą nazywane niekiedy Rzeszawarem przez analityków wojskowych od Peszawaru jest, jest, jest takim, takim, takim 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 miejscem. Nie na darmo zostało uhonorowane przez, przez prezydenta Zowieńskiego. Oni sobie zdają sprawę, że bezrzeszowa Ukraina by po prostu tej wojny wygrać nie była w stanie. No, był to czas decyzji. Był to czas oczywiście decyzji, w których uczestniczyłem, ale decyzję, no nie ja jestem tutaj głównym podejmującym decyzję. Był to czas, kiedy prezydent, premier i wówczas jeszcze wicepremier Jarosław Kaczyński, tak naprawdę we trzech, znaczną część wsparcia dla Ukrainy, o znacznej części wsparcia postanowili. Była to odważne decyzja. Muszę przyznać, że byłem dumny, że mogłem w tym yy, brać udział albo być realizatorem, być świadkiem, czy kiedy, niekiedy być doradcą, a niekiedy też brać jakieś tam część drobną w swoim zakresie udziału w tym. Yy, I uważam, że drugi raz gdyby Polska miała tę decyzję podjąć, to myślę, że nieszczególnie wiele by się w tym zmieniło. Pamiętasz ten pierwszy dzień i te pierwsze dni? Co z tego zapamiętałeś? Wiesz, tak pamiętaj o tym o osobistym tym, że. To... No, trudno tutaj w ogóle o sprawach osobistych mówić, bo yy, człowiek trochę się zamienia w maszynę w takich, y -y. takich, w takich momentach. Ale powiedz jak to było z tego, co możesz opowiedzieć? Yy, 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 przed dniu wojny czy pamiętasz, yy. 23 lutego yy, byłem z prezydentem w Kijowie i to była nies niesamowita wizyta. Yy, spotkaliśmy się wieczorem 22 yy, z prezydentem Litwy, tuż przed granicą. Tam Przenocowaliśmy kilka godzin w hotelu, czwarta czy piąta rano wyjechaliśmy. No bo nas, no, dokładnie mówiłem, tylko ja i szef protokołu i oficerowie SOP, lekarz jeszcze Tylko po to, żeby nie narażać nikogo, bo nie wiadomo było jak ta wojna będzie wyglądać. To była najtrudniejsza wizyta, bo jak już, jak już się jest w Kijowie, w tym jedzie się do Kijowa w pociągu, wie się, że Rosjanie jeszcze do tej pory nie udało im się trafić skład kolejowy, no to jest zupełnie inna, inna na ten temat, jakby rozmowa na temat bezpieczeństwa. Co innego, jeżeli się wie, że za chwilę wybuchnie wojna, nie wiadomo, jak będzie wyglądała. Czy to będą desanty, czy to będzie, czy Rosjanie mają jakąś broń, o której przecież wcześniej nie wiemy i tak dalej, i tak dalej. A jak, ja, wtedy, ja uważam, powiedzieć, że prezydent... jak, jak wtedy, jak wtedy tam się, to jeszcze samoloty latały? Nie latały nie, samoloty, nie, nie samoloty. latały, to było wszystko samochodem, mm -hmm. to było wszystko samochodem. Oczywiście y, nie muszę mówić, że y, to nie, nie wszyscy byli tu entuzjastami, no y, bardzo wielu ludzi odradzało. Prezydent Duda powiedział nie, jadę, mm -hmm. jadę i wziął tylko tych ochotników, tych najbliższych sobie współpracowników. Y, to samo zrobił prezydent Nauseda. I to była ważna rzecz, ponieważ Ukraińcom pokazaliśmy, że jesteśmy z nimi, że się nie boimy. A to Polska, która się nie boi, to jest w tym. W tym... Jak wtedy reagował Zalański? W, w jakim on był ja straszny? Bo tak... zapamiętałeś tego dnia. Był taki moment, kiedy ja zrozumiałem, że to jest nieuniknione i to naprawdę będzie za kilka godzin. To znaczy, nasi ukraińscy przyjaciele, którzy chyba bagatelizowali wcześniej, w rozmowach, no, w rozmowach z nami mówili o tym, że jesteśmy gotowi spokojnie to też było nerwo... znaczy nie tyle nerwowość co był rezygnacja nie udało się nie ma żadnych żadnego odwrotu jest wojna ona wybuchnie za kilka godzin jeszcze jak wracaliśmy to ja byłem cały czas w kontakcie z naszymi naszymi organiz... z nazwijmy to wspierającymi organizacjami Jakub gdzie jesteście ile wam zostało czasu do granicy przyjechaliśmy o drugiej w nocy o czwartej. Była. Było mhm. bombardowanie, mhm. była wojna. A e, czy wtedy z, 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 dzwonił do mnie już ambasador Ukrainy, że chce połączyć prezydenta Zołońskiego. Prezydent duda z prezydentem Zołońskim wtedy pierwszy raz rozmawiali już w warunkach wojennych. Mhm. A czy kiedy rozmawialiście z nimi przed tym samym wybuchem, tak gdybyś mógł, mając dzisiejszą wiedzę, e, czułeś, że tak to jest. E, Państwo, które będzie się bronić i ma szansę się obronić. No bo dla całego świata postawa Ukrainy, to jak prowadzą to, tę wojnę, jest ogromnym zaskoczeniem. Może nie dla całego. Właśnie dla ekspertów nie, dla nie bo jak rozmawiam z Amerykanami, to jak z Andrewem tą rozmawiam, to my przecież nie jest, w ogóle nie jestem zaskoczony. Myśmy wiedzieli, bo myśmy ich przecież szkolili przez wiele lat. No tutaj się. Z... Ja cenię bardzo Ihte, to jest, Ja wiem, że on wiedział, natomiast czy wiedziała administracja amerykańska, tego bym tutaj. Nie bym tutaj taki. taki, taki, taki no, zaproponowali podwózkę, jak Dokładnie. powiedział. I teraz jaka jest różnica? Prezydent nasz był przekonany, że Ukraina będzie się bronić. Mm -hmm. Czy to będzie skuteczne? Tego nie wiedzieliśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy będzie w jak, jaką bronią, jakimi środkami naprawdę dysponują Rosjanie. Przecież oni prężyli mózguły. Oni, tak. oni twierdzili, że są najbardziej naj jedną z najnowocześniejszych armii świata. Ale, ale to, że oni będą walczyć i że to będzie walka skuteczna, to, że nie wolno ewakuować Zeleńskiego, że Ukraina może mieć straty terytorialne, ludzkie, ale że obroni swoją niepodległość, w to wierzyliśmy. Gdybyśmy nie wierzyli, to, 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 to zupełnie inaczej wyglądałaby nasza, 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 nasza polityka. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Dostawy broni. Ja pamiętam, pod koniec grudnia, Paweł Soloch i ja, Paweł Soloch był wtedy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odbyliśmy rozmowę we dwóch z Jake'em Sullivanem, z doradcą spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapytał nas, jaka jest nasza, jaka jest generalnie Polska, polskie stanowisko wobec wojny. I my powiedzieliśmy, że po, po Ukraina się będzie bronić, że to jest bardzo wygodna wojna dla Stanów Zjednoczonych tak naprawdę, bo Ukraina nie oczekuje ani żadnych, żadnej pomocy militarnej, nie oczekuje wsparcia, wysłania jednego żołnierza amerykańskiego, oczekuje tylko i wyłącznie broni. To był w grudniu. To, to był końcówka grudnia. Tak. To była końcówka grudnia. Jake zadzwonił, bo wtedy, rozmawialiśmy o, o, sprawie, o sprawie, już było po było w sprawie ustawy o radiofonii, więc, więc zadzwonił, żeby podziękować, przekazać podziękowania. No oczywiście my z milczeniem to zbyliśmy, bo to nie jest. Nie, nie uważam, żeby to była kompetencja obcych państw dziękowania prezydentowi za wykonywanie swoich konstytucyjnych uprawnień. Natomiast przeszliśmy bardzo szybko na temat Ukrainy i tam padło to, to sformułowanie dajcie, dajcie Ukrainie broń, które potem zresztą wracało do mnie jeszcze parokrotnie, bo gdzieś ktoś w Waszyngtonie o tym opowiadał i amerykańscy dziennikarze przychodzili, czy to prawda, że Polska była tym, który powiedział. No ale w, w lutym było to samo. Najpierw była rozmowa pana prezydenta z prezydentem Bidenem Prezydent Duda też mówił to samo. Dajcie broń, groź, dawajcie broń i groźcie Rosji, że jak będzie eskalować, to będziecie dawać coraz, coraz bardziej skuteczną broń. Po kolei. Je, je, zawsze my jesteśmy gotowi. Ja potem w połowie lutego prezydent mnie wysłał do, mnie wysłał do e, Waszyngtonu. Dokładnie to samo rozmawialiśmy z Jaykiem, to samo rozmawialiśmy z kilkoma, z kilkoma innymi przedstawicielami z departamencie Stanu i tak dalej. Natomiast zwróciłem wówczas uwagę, że Problem jest taki, że Amerykanie nie wierzą, że Ukraina skutecznie się broni. Oni to przyznają dzisiaj, to nie jest, to nie jest nic, w to, że mieli, mieli taką, takie przekonanie, nie? To, co jest dobre w administracji Bidena, to jest to, że oni uznali fakty. Ukraina się broni, dobrze. Trochę czasu minęło, zanim dostali broń, ale w dalszym ciągu, no, ta nasza linia, linia bo jeszcze był ten, prawda, ta podwózka, to była no, niefortunna, prawda? Oni proponują ewakuację prezydenta w czasie, kiedy my postanowiliśmy, że nie opuści Kijowa nasz ambasador. No i ambasador Cichocki został tam. Zresztą został z własnej woli, też powiedział, bo tak. gdy tam flaga wisi, to on nie opuści w placówki, to trzeba mu też oddać, prawda? Ale absolutnie nie było. Uważam, że uważaliśmy, uważałem, wielu ludzi uważało, że, że Polska nie może pozwolić sobie na ewakuację ambasadora na no I psychologicznie, i politycznie to było nie, niezwykle ważne. Nie, nie to, jest, to, jest, to jest kluczowe. To mm -hmm. jest kluczowe. No, mo, <ślam> mogę też zdradzić, że do dzisiaj niektórzy Ukraińcy. Przedstawiciele elit mówią o Bartoszu Cichowskim per Bartosz Chrobry. Chrobry to jest odważny, <laughs> dla tych, którzy nie znają starej polszczyzny. Um, więc no, tak to, tak to wygląda. Tak, i też natomiast, trzeba powiedzieć, natomiast, natomiast, możemy to powiedzieć. Natomiast, Bez Igor, nie wchodząc w szczegóły, Igor, jeszcze o, 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 o polskim ambasadorze, że tam sytuacja. Wyobraźmy sobie tam w środku, w tych mhm. dniach to. Dzisiaj to Kijów jest normalnym nie, miastem, nie, ale nie, no, wtedy, nie, nie, było wtedy absolutnie, absolutnie, nie było normalnym miastem. A polska ambasada mogła do, do, być celem, mogła, naturalnym mogła, celem mogła, ataku. Mogła. mogła, Bartek, Bartek, czy, przecież jesteśmy też z nim od wielu lat yy, kolegami, więc mogę pozwolić sobie nie tak mówić. Bartosz wtedy, pan ambasador wtedy, no, wiedział doskonale, że, że nasza rozmowa każda może być, no... Natomiast... Yy, Natomiast była jedna rzecz jeszcze przed wojną, o czym się często zapomina. Była taka próba ożywienia trójkąta weimarskiego w Berlinie. Mm -hmm. Kanclerz Scholz zaprosił prezydenta Dudę i prezydenta Macrona. Ja byłem wtedy i był Paweł Soloch i był było jeszcze z nami Szymon Szynkowski Welsenk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Siedzieliśmy i przysłuchiwaliśmy się rozmowie trójki przywódców. To już dzisiaj nie jest żadna tajemnica, bo tym było mówione, pisane. Ehm. Francuzi i Niemcy bardzo chcieli jeszcze raz ożywić porozumienia mińskie. No, przypomnę, co to są porozumienia mińskie to, to krótko mówiąc, porozumienia zawarte po agresji 2014 roku które petryfikowały e, tak naprawdę. Które tak naprawdę, ten stan. tak, z drugiej strony, jakby je literalnie czytać, tak jak my chcieliśmy. No, Pierwszą rzeczą było przywrócenie kontroli Ukrainy nad granicami, a potem dyskusja o statusie Donbasu. Um, Rosja tego tak nie rozumiała. Rosja rozumiała, że najpierw zalegalizujmy władze don, donbaskie, mówimy o przepraszam, no, władzach tych po, po, separatystycznych, tak, tak, zwanego, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, no, a potem będziemy mówić o, o granicach. Miałem takie, odniosłe takie wrażenie, że znaczy prezydent powiedział tak, że po pierwsze bardzo, bardzo trafnie zdiagnozował sytuację, że Porozumienia mińskie, mówienie dziś o porozumieniach mińskich, to jest tylko dawanie Putinowi prezentu, bo one służą mu tylko do oskarżania Ukrainy o ich niewypełnianie, do niczego innego. Mm -hmm. Sam nie zam... to Rosji częsty, częsty taki zabieg, że się, no jeszcze pamiętamy, to jeszcze są w latach 1939 40 oskarżanie kogoś o pogwałcenie jakiegoś, jakiej, jakiejś umowy i przy, przy tym samemu jej, 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 jej regularne pogwałcanie. Prezydent tym powiedział i ja. Ja mam takie wrażenie, że, że spotkał się z całkowitym niezrozumieniem. Przecież Ukraińcy będą się bronić, jeżeli coś. I ja, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że to, 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 to takie e, e, wymiana spojrzeń między liderami Francji i Niemiec była taka, no, no o czym oni mówią? Jak to Ukraińcy się obronią? Czy było przekonanie pełne, że. Oni naprawdę wierzyli, że oni ratują Ukrainę. A my naprawdę wierzyliśmy, że robiąc to, co robią, pomagają Rosji wygrać wojnę. Tak naprawdę wojnę bez, bez wystrzału. Po prostu oddają Ukrainę. I taka była różnica między nami. Historia pokazała, że Duda miał rację. No miał rację. I że był jedynym przywódcą Zachodu, który uważał, że Ukraina się obroni. No i oczywiście, mówię, praca też dla niego w tym momencie była wiele zupełnie inna, łatwiejsza, bardziej, no, budująca i tak dalej. Kiedyś zresztą Powiedziałem też, że chyba publicznie, że no coś mi mówi, że doradzałem do, do dobrą rzecz. Tak? No, ja mówię, że masz Nie jest ważne, kto doradza. Ważne jest, kto słucha. Jakbym doradzał Szulcowi, to prawdopodobnie nic by z tego nie wyszło. Czy mnie zgadzasz się z tymi, którzy e, twierdzą, że tak naprawdę Francja i Niemcy wolałyby, żeby ta wojna potoczyła się inaczej, żeby nic się nie zmieniło, bo to jest długofalowo bo w ich interesie. Znaczy, oni tak rozumieli swój interes? Gdzieś, nawet jeśli tego nie mówili wprost? Pamiętaj, Pamiętaj że y, też musimy sobie popatrzeć na to, jak pewne państwa postrzegają procesy w innych w innych częściach mhm. świata. Ja mam wrażenie, że Francja nie do końca przyzwyczaiła się do istnienia Ukrainy. Mhm. I y, 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 również Niemcy nie do końca rozumieją, że Ukraina to nie jest taka odpa odpadnięta część Rosji że to jest zupełnie inna historia. No my z rzeczywistych względów historycznych doskonale wiemy, że Ukraina to nie Rosja. To w ogóle nie trzeba żadnego Polaka do tego przekonywać. Nawet ja myślę, że Polacy przeceniają tę, przeceniali często tę ukraińskość. Na przykład to zdziwienie masowe, że Ukraińcy, uchodźcy mówią po, po rosyjsku. Jak Ukraińc może mówić po rosyjsku? No. Tego, niesamowite widać, jakie, jakie wielkie żniwo przyniosła praca kultury i myśl kultury paryskiej. No. To jest, jak, jak oni mieli wielki wpływ na, jak się okazuje, jak ukształtowali tak, ale ja myślę, całą że nawet klasę bez... polityczną Polski od Kwaśniewskiego po Kaczeńskiego. Ja myślę, że to ja że, 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 że tak, że to jest prawda. Choć z drugiej strony wydaje mi się, że nawet wcześniej nie znam w historii momentu, kiedy Polak uważałby Ukraińca za Rosjanina. Po prostu nie, to jest po prostu jest po prostu absurd tak. dla nas. A to nie jest absurd. Ale sposób dla... ten sposób myślimy też o tym sposobie myślenia Ukrainy, że nie jest, że Ukraina, że sprawa terytorialna jest zakończona. W związku z czym można budować relacje. Bez y, najważniejszego, co między tymi narodami istniało, y, no, kwestia terytorialna i de facto jest zakończona. No, nieważne, czy to, to się komuś podoba, czy nie, czy nas boli, czy nie boli, czy, czy Niemców boli. Czy, no, Polska jest tu, gdzie jest. Polska nie ma pretensji terytorialnych do żadnego państwa. Y, respektuje granice innych krajów. Nie domaga się najmniejszej części terytorium żadnego innego kraju. W tym momencie jesteśmy w stanie budować, budować politykę. To nam rozwiązało ręce. Mhm. To, to nas uczyniło tak naprawdę. Y, to z uczynieniem potęgu regionalną. W innym wypadku bylibyśmy. no Cały ten problem, który istniał wcześniej z nierozwiązaną kwestią etniczną, nierozwiązaną kwestią graniczną, nas tak naprawdę nam tę politykę komplikował. I byliśmy zakładnikiem. I ta polityka wobec Ukrainy, gdyby nasze granice wyglądały tak, jak wyglądały przed wojną, no byłaby, mieliśmy, mielibyśmy mocno związane ręce. nie masz ich. Wrócę, bo to mnie bardzo ciekawi do tego momentu. Do tego spotkania tuż przed wojną i tego, mhm. jakim był Władysław Zelański. Czy ty widziałeś w nim wtedy, czy w nim widzieli? żeby ciebie pytam, mhm. łatwiej ci mówić. I, czy, cię znaczy, czy cię potem zaskoczył, że on jest ta został takim przywódcą? Tak, nie, zaskoczył nie. cały świat. Czy to już wtedy było widać, że to jest prawdziwy przywódca Łęcki mnie nie zaskoczył tym, że jest odważnym człowiekiem. Jest odważnym człowiekiem jest jeżeli się go bliżej pozna, to nie jest to ta jego postura, tego małego, takiego, takiego małego aktora i, tak dalej, i tak dalej zupełnie znika przy bliższym poznaniu. Jest człowiekiem skromnym, to trzeba mu przyznać. To też może w pewien sposób tworzyć błędny imicz, Natomiast jest bardzo mocno, twardo stąpającym po ziemi, mówiącym i yy, yy, realnie myślącym. Ale wtedy już czułeś, że to jest taki przymus. się spotkaliśmy. W... Przecież w Wiśle mieliśmy okazję się poznać bardzo blisko, bo spędziliśmy tam... Te 48 godzin, czy trochę Więc to tyle wyglądało. To było jeszcze to był styczeń, tam styczeń, w styczniu. Mhm. Styczeń, styczniu. Tak. prezydent zaprosił tak, Marcina pamiętam. Przydacza i, i mnie po drugiej stronie Andrzej Giermak i Andrzej Sybicha, to są jeden szef, szef administracji, zastępca szefa administracji, praktycznie po osoby decydujące. No, spotkaliśmy się dokładnie w szóstkę, żeby tak naprawdę nawiązać relacje, które mhm. potem będą będą y, używane w czasie wojny. To tak. z Jermakiem, rozumiem, znałeś się z Turcji jeszcze, tak? Z Bicho. Z, 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 z Andrzejem, tak, tak. On był ambasadorem Ukrainy, ja byłem ambasadorem Polski. No, że znaczy, wtedy zaprzejaźniliśmy, sporo czasu spędzaliśmy, rozmawialiśmy o wielu rzeczach. I tak jakoś się złożyło, tak jakaś była wola niebios, że obaj w tym samym, y, dokładnie prawie w tych samych dniach przeszliśmy do administracji prezydentów. Natomiast. Andrzej... To pomaga takie relacje oczywiście, bardzo. Że pomaga. No, hmm. Oczywiście, że pomaga. Natomiast Andrija Jermaka poznałem w, w Kijowie w czasie. W 2021 roku. No ale potem w Wisła mieliśmy okazję porozmawiać już naprawdę. I, 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 I to tak też było zaplanowane Wisła. Żeby to nie było spotkanie w formacie bilateralnym z delegacją i tak dalej. Siedzimy, jemy, idziemy na spacer, pochodzimy sobie po górach. Porozmawiamy sobie, usiądziemy sobie potem przy, przy, przy ognisku, yy, no, yy, spędzimy czas i, 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 i powiemy, jak naprawdę, i porozmawiamy sobie szczerze mm -hmm. o co Wam chodzi, o co nam chodzi. Początkowo ta Wisła, bo w ogóle planowana, bo to był taki projekt, który od samego początku z prezydentem o nim rozmawiałem. Ja myśmy raczej planowali, jeszcze nie było wtedy, kiedy było lato 2021. Wydawało się, że to będzie taka rozmowa o historii polsko-ukraińskiej, że mówimy, co my dokładnie, czego oczekujemy jedni od drugich i, i ustalimy jakąś strategię działania, żebyśmy mogli wyjść z tej matni historycznej. Mm -hmm. Natomiast no, wojna wszystko zweryfikowała. No ale tam również się rozwiązała już, nikt nie pamięta, taka kwestia kolei, blokowania naszej kolei i, i, i generalnie kwestie transportowe, potem szybko. Ale się... w drugą stronę też oni, ja jak rozmawiałem w Kijowie niedawno z ludźmi z Ministerstwa Administracji, tam jest taki wiceminister administracji Mustafa Naim, oh. który. <noise> Znany bardzo ciekawa mi. postać, Znany który mi. opowiadał mi o tym, jak z ich perspektywy bardzo zmieniło się. Nasze podejście, też blokady ich ciężarówek myśmy oczywiście bronili naszych interesów. No, tak zawsze kraj mają interesy i zawsze się kończy jakimś kompromisem. Osiągnęliśmy ten kompromis chyba tak. tydzień że w ciągu pie, pięciu minut. O, tak jakby że, nie znaczy z ich To do od kilku osób w Kijowie słyszałem takich, no, które ze, ze mną rozmawiały hmm. czy tam ekspertów tak, <laughs> tak obgadywały, opowiadały o tym, jak się jak. Jednak nastawienie z ich punktu widzenia, tak, relacje z Polską po wojnie, po wybuchu wojny, się diametralnie zmieniły. Że owszem, byliśmy partnerami, no ale spraw trudnych było dużo, a, a po wybuchu wojny i ten rząd, zwłaszcza. Zmienił bardzo nastawienie do nas i stał się dużo bardziej współpracujący. To słyszałem od kilku osób podobne Wszystkim przede wszystkim, no, przede wszystkim o ich perspektywie. W stosunkach z Ukrainą, w ogóle w stosunkach z każdym krajem najważniejsze jest, a zwłaszcza z państwami, z którymi się ma wspólną historię jakąś, smutną, niesmutną, najważniejsze jest okazywanie szacunku. Jeżeli tego szacunku brakuje, po którejkolwiek ze stron, mhm. to, to zaczyna się robić źle. A okazanie braku szacunku jest bardzo łatwe. Bo tych takich e, drobnostek jest tyle, no. że no, trzeba się umieć w tym poruszać. E, mi się wydaje, że no, tutaj naprawdę rola prezydenta Dudy jest bardzo mocno, przez zwłaszcza publicystów e, lewej strony, czy powiedzmy sobie tej opozycyjnej strony, niedoceniana. E, to Duda ma olbrzymie zaufanie wśród Ukraińców. To widać ze wszystkich e, sondaży. Teraz dlaczego nie ma? Tylko dlatego, że jest prezydentem Polski. E, no, ja bym się, on, on tak twierdzi prezydent, a ja się tutaj nie zgadzam. Ja uważam, że jednak jego osobista rola w, 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 w takim no, przekazie naszego, naszego naszej pozycji, naszego stanowiska do Ukraińców odgrywa odby, olbrzymią rolę. Ma bardzo głębokie przemyślenia na temat relacji polsko-ukraińskich, na temat historii relacji polsko-ukraińskich, na temat umieszczania w odpowiednich wydarzeń w odpowiednim kontekście historycznym. I byłem też świadkiem na przykład tego spotkania z, no, z trudnym partnerem, jakim jest światowy. Kongres ukraiński. No, są bardzo często są narod... to są środowiska często bardziej nacjonalistyczne niż rząd w Kijowie. I widziałem, no, wyszli wzruszeni z tego, co, co im powiedział, jak ocenia, jakie są sprawy, jak jednocześnie nie rezygnując z naszych pryncypialnych, zał... pryncypialnych spraw dotyczących historii. Mhm. Więc, więc on, on, zrobił, on zrobił olbrzymią pracę, a sam mówił mi wielokrotnie, że Porozumienie polsko-ukraińskie, pojednanie jest jednym z celów jego, 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 jego prezydentury. Wracając do tej sytuacji wojennej, waszych kontaktów z Ukraińcami, e, co było naj, jakieś, naj, takie naj, naj, najtrudniejsze, najbardziej e, dramatyczne w tych e, po 24 lutego waszych relacjach, kontaktach? No ja myślę, że yy... Że przewodów był najtrudniejszym momentem, bo, mhm. no, bo no stało się coś, czego, jak powiedzieć, byliśmy oczywiście przygotowani na, na to, że zostaniemy, zostaniemy gdzieś w pewnym momencie spadnie na nas fragmenty pocisku albo pocisk. Natomiast no ta pierwsza reakcja, w której obie strony powiedziały coś innego, Yy, Musieliśmy ją naprawiać. I natychmiast przystąpiliśmy do na naprawy. Tutaj obie strony uznały, że także, że, 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 że siadamy i, i, i rozmawiamy. Się. Ale potem te dni były bardzo. i emocje po obu stronach były ogromne. Yy. Również po naszej. No. Wszyscy widzieliśmy, co się stało. Natomiast. zostało to. Zostało to naprawione, zostało to. Poprawionym, tak powiedział. Chociaż ja ci ale, powiem, że zna... wiesz, 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 Problem jest taki, że właśnie w sytuacji szumu medialnego bardzo łatwo właśnie utracić to, co ci miałem. Takie hmm. drobnostka, która. Właśnie coś mi o szacunku. Drobnostka, jakaś dwa słowa za dużo, ktoś powiedział. Yy, kto, Jak gdzieś tam na przykład mi Ukraińcy mi mówili, no po co tu tutaj mówisz, Jakub, w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że prezydent się kieruje emocjami. Po pierwsze. Nie powiedziałem, że się kieruję o tylko mówię, powiedziałem, że toczy wojnę. Wy, wyciągnęliście z tego, że chodziłem o Nie. Powiedziałem zupełnie co innego miałem na myśli. Spadło 100 rakiet na wasze terytorium. Nie rozumiem, że tego dnia i tak dalej, i tak dalej. Prezydent jest. Yy, macie wie, macie inne, też również inne, inne sprawy. Również spadło, zabi, zginęli wasi ludzie. No ale, ale to jest taka rzecz, którą uważam, mamy za sobą. I. Yy, i ona nie wpływa w żaden sposób na zaufanie, bo wydaje mi się, że obaj i prezydenci naszej ekipy bardzo chciały to, tę sprawę rozwiązać w jakiś sposób. No, różnice zdań na temat tego, co się stało, zawsze się mogą zdarzyć. Ja, pamiętam, jak potem byłem w Kijowie Mało i, tego... i rozmawiam z wieloma ludźmi, to takie z rozmaitymi ekspertami głównie, mm -hmm. no to tam takie przekonanie, że to była ruska rakieta, a myśmy powiedzieli to, bo Amerykanie nam kazali. To, to Myślę, że to jest, już w rozmowach powszechne. ze mną wiedzą, że nikt na niczego Polski nie zmuszał. I że przede wszystkim yy, to nie Ukraina jest oskarżona o to, że spowodowała taką sytuację, tylko Rosja. Mhm. I yy, bardzo przepraszam, ale jeżeli jeżeli. Pirat drogowy jedzie pod prąd autostradą no i spowoduje, że, że niestety dochodzi do wypa serii wypadków. To mhm. pirat drogowy, i chociaż nawet nikogo nie trącił, to i tak on jest odpowiedzialny. A tutaj Rosja jest gigantycznym po prostu piratem, który niszczy całą, całą konfigurację bezpieczeństwa w naszej części Europy. a chciałaby zniszczyć, powiedzmy sobie tak, a yy, zabijając ludzi na Ukrainie ponosi również odpowiedzialność za to, co dzieje się tuż przy jej granicach. Zadam ci jeszcze pytanie, o którego bym ci pewnie nie zadał, gdybyś był w, jeszcze w swojej niedawnej pracy. Nie wiem, czy byś chciał odpowiedzieć, ale, ale może odpowiesz. Ciekawi mnie bardzo, jak jest, z czego wynika takie, a nie inne zachowanie prezydenta Zeleńskiego wobec swojego otoczenia, którego część to jest element starego układu, ostatecznie dotyczących sądownictwa. Tam są. No, sądownictwo ukraińskie wygląda dramatycznie, i jeśli nie zrobią radykalnych ruchów, jest bardzo skorumpowane. Słyszałem masę historii o, o, o skorumpowanych sędziach, niezwykle bogatych, którzy ewidentnie są, no, dorobili się tego majątku w sposób um, nieoczywisty, powiedzmy tak. I ten układ cały czas się trzyma. I wokół Związkiego też są osoby, które, które, a, które pilnują, żeby na razie to jeszcze trwało. To jest kluczowe dla nowej Ukrainy, i to jest kluczowe również dla ich wejścia do Unii. Jeśli oni tego nie zrobią dzisiaj, no to będą mieć te problemy, które my mamy, dlatego że nie zrobiliśmy, nie przebudowaliśmy sądownictwa na początku lat 90., a pewnie u nich ten problem jest jeszcze dużo. Dużo większe. Czy twoje za sobie dadzą z tym radę? Nie, nie Igor, tutaj niestety w niektórych y, zgadłeś, no, będę y, musiał odmówić y, komentowania wewnętrznych spraw ukraińskich, ponieważ mm. nigdy tego nie robiłem i, i, i właśnie na tym polega mój również szacunek wobec naszych partnerów. Mogę jedynie powiedzieć to, że wspieramy administrację zewnętrzną we wszystkim, co dotyczy reformy, reformy i zniszczenia, tego likwidacji struktur oligarchicznych i, Rozumiem. i korupcji. I absolutnie rozumiemy, że zmiany w sądownictwie są niezwykle trudne i trzeba ich dokonywać na samym początku, a nie po zakonserwowaniu się systemu. Również to było mówione i prezydent o tym mówił w Mołdawii, prezydent Majsandu, która też się reformowała. System sądownictwa powiedział, jakie to jest Trudne i skomplikowane. Mówił to na konferencji prasowej. No, jest to jest to, jest to, jest to, jest to, złożony problem. Natomiast. Rozumiem, nie będę cię cisnął w tej sprawie, nie, no nie bo nie to nie jest. Nie w ogóle, w, ogóle w ogóle wchodzić wewnętrzne sprawy Ukrainy. Okay. Szanujemy Ukrainę. Ukraina też nie wchodzi w nasze wewnętrzne sprawy, i tutaj to też jest takie. Ja jestem w innej roli. To wiesz, mogę a to jest takie osiągnięcie też. Jeżeli dwa kraje naprawdę, ja to mówię naszym niemieckim partnerom, jeżeli dwa kraje naprawdę budują strategiczne partnerstwo, to nie interesuje ich, kto rządzi w mm. drugim kraju. Robią to niezależnie od koloru politycznego rządu. Jeżeli zaczynają mieszać, to w tym momencie zaczyna się robić nie partnerstwo, tylko zaczyna się wzajemne oddziaływanie, które jest trochę sprzeczne z taką klasycznym, klasycznym hmm. pojęciem dyplomacji. Wróćmy do rozmowy o strategii i o tym, jaką rolę polskie partnerstwo z Ukrainą może odgrywać w przyszłości. Jakby czym to powinno się zakończyć? Jaki jest nasz cel? Jak jest szansa na to, że ten traktat, na którym wiem, że też e, pracowałeś, e, wejdzie w życie. No, oczywiście wejdzie w życie, jak wojna się skończy, tak? Ale, mm. Mm, ale e, czy coś się z nim dzieje i jakby jaki powinien być efekt, jak, jaką rolę ten duet polsko-ukraiński może realnie odgrywać w przyszłości, również w Europie, zakładając, że prędzej czy później, że Ukraina będzie się zbliżać do Unii Europejskiej? Czy wstąpi No to. Eee, to, to, to trudniejsze pytanie. Po kolei. Mm -hmm. eee, myślę, że to jest pierwszy bardzo złożony problem, bo to muszę rozróżnić dwie rzeczy. Co ja uważam, co, co jest strategią państwa polskiego, co jest yy, strategią Ukrainy. Yy, po pierwsze, to jest no, wy, by, fakt pewien geograficzny. Polska i Ukraina nigdzie się nie wybierają. Zamierzają po, liczę na to bardzo mocno, zwycięskiej wojnie Ukraina niepodległość, zamierzają pozostać tu, gdzie. Gdzie są, co jest chyba oczywiste dla nas wszystkich. Dwa, Rosja też się donikąd nie wybiera, i Rosja po przegranej wojnie o Ukrainie, Ukrainę będzie w jakimś kierunku podążała. Raczej wątpię, aby był to, była to refleksja nad własną e, przeszłością i popełnionymi zbrodniami. Raczej obawiam się, że będzie to rządza rewanżu, poczucie e, upokorzenia. Raczej spodziewam się takiego, takiego obrotu sytuacji. Obym się mylił, bo ten op optymistyczny refleksja, na temat, na temat tego, co się stało, no, powodowałoby, że Rosja mogła miałaby szansę wrócić, dołączyć do grona cywilizowanych narodów świata, aczkolwiek na razie, o, na, razie, na, razie, na razie nie daje żadnych sygnałów. Więc mamy Polskę i Ukrainę, kraje o podobnym potencjale ludnościowym, z olbrzymią przewagą potencjału gospodarczego po naszej stronie, kilkukrotną. Yy, mamy dwa kraje, które będą budowały silne armie. Pozostaną. Ukraińska armia jest w tym momencie najsilniejszą armią Europy, ale po wojnie też w warunkach pokoju Ukraińcy będą mieli profesjonalną, silną yy, armię z doświadczeniem bojowym i, 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 i tak będzie trwał ten stan. Co więcej, podjęli decyzję, czy podejmują czy deklarują, mówią, że chcą budować, że muszą po prostu budować armię, no, tak jak tak. twierdza Izrael, tak mówisz twierdza my, Ukraina. My też musimy być twierdzą tak. Polska. Te dwie twierdze nie mają sprzecznych interesów w dziedzinie bezpieczeństwa. Mają tylko wspólne interesy, więc one powinny współpracować. Mhm. Mówił to Władysław Załęski. Myślę, że rozumie to bardzo dobrze prezydent Duda i sam to o tym, o, tym, o, tym, o tym mówił. To, że będziemy de facto sojusznikiem Ukrainy jest dla mnie oczywistością. Duże pytanie jest, co stanie się z Białorusią. Ale też działać trzeba na rzecz pewnego rozwiązania, naszym, naszym celem jest demokratyczna, niepodległa Białoruś. Takie, taki, taki kraj ma natychmiast tendencje proeuropejskie i propolskie, i, yy, i tak naprawdę staje się takim, tym takim trzecim, trzecim płucem tego naszego dawnego obszaru Rzeczypospolitej. A mówię o tym, dlatego że. Nie wiem, czy widziałeś ostatnia deklaracja prezydentów Litwy, Ukrainy i Polski. Odwołuje się do I Rzeczypospolitej jako wspólnego państwa, odwołuje się do powstania styczniowego jako wspólnego powstania, więc tu naprawdę to wyczucie, czucie, poczucie przynależności do pewnego kręgu kulturowego i do wspólnoty politycznej I Rzeczypospolitej, ono narasta. Na Białorusi w 2020 roku zauważono, że ono jest naprawdę bardzo silne wśród młodych Białorusinów. Natomiast w na Ukrainie oczywiście ze wszystkimi tymi odrębnościami, z historią Kozaków i tak dalej, i tak dalej, ono trochę inny, 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 inny obrót przyjmuje. No te trzy kraje w przyszłości mogą, mogą tworzyć coś bardzo bliskiego. Ja nie mówię państwo federalne, bo to jest taka, taka mrzonka pewna na razie, to jest taka utopia dzisiaj, ale celem Polski powinna być integracja, integracja naszego regionu. Oczywiście na zasadach równoprawnych, dlatego że. Tylko to razem mamy razem jest to prawie 100 milionów, no, 90 milionów Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Y z, z państwami bałtyckimi dochodzimy do 95 milionów, to ponad, do, do co? 90 kilku milionów. Co nie będzie e, budziło entuzjazmu u naszych partnerów po zachodniej e, granicy, bo wyra, wyrośnie z jednej strony ja, można powiedzieć i, fantastyczny rynek, jeżeli by się F tak stało. No. Tak, fantastyczny no, partnerstwo polsko-ukraińskie. tak to, Nie, 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 part... to nie budzi żadnego entuzjazmu. I przepraszam, ale to, to pierwsze, co zauważyłem, to zainteresowanie dyplomatów z państwa, y, z innego naszego bliskiego państwa partnerskiego, tym razem w ramach Unii Europejskiej, naszego sąsiada z Zachodu, którzy się bardzo interesowali, a co to za traktat, a czemu ten traktat ma służyć. Uspokajaliśmy, uspokajałem, że traktat jest wzorowany na traktacie lizajskim, że no, tam jest, takiej samej współpracy, jak wy macie z Francją, co chyba też nie budzi no entuzjazmu, właśnie. bo zasada jest tak, to raczej no, dzieli rządź, no, rozbita Europa Środkowa, w której to Zachód tak naprawdę jest jedynym punktem odniesienia dla każdego z tych państw. Ale co też... Ta wojna to zmienia Jasne. moim zdaniem i Ale... to zmienia na, na trwałe. Ale co też nie powinno budzić naszego oburzenia, to jest normalne. Każdy nie, państw myśli o swoim nie. strategii, Ale o swoim nie, no. interesie. Zachowują nic, się Nic osobistego, to biznes. Tak. To, jest biznes. To, to, jest, to jest biznes, tu nie ma nic osobistego, natomiast, natomiast my się tym nie musimy w ogóle przejmować, ani... Naszym celem jest doprowadzenie do, tak, do pojednania z Ukrainą, zarówno oczywiście obejmującego rozwiązanie kwestii historycznych, no. Nie da się z, y, tego pojednania przeprowadzić bez choćby sprawy ekshumacji, czy bez sprawy, bez, bez, bez wyciągnięcia, nie, nie chowania głowy w piasek, jeżeli chodzi o sprawy Wołynia. Doszło tam do zbrodni, do, 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 doszło tam do ludobójstwa, doszło tam do, do poważnej, do, 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 do wymordowania wielu dziesiątek tysięcy Polaków. To trzeba jasno powiedzieć. Y, możemy rozmawiać o klasyfikacji y, y, zbrodni itd., itd., ale tak, no, Ukraina mm, nie... Ma, Polska ma prawo oczekiwać, prosić o to, aby odstąpiono od kultu osób, które są bezpośrednio organiz... o, o odpowiedzialne za te. A drodę. dzisiaj. Ale to Na trzeba bez tego się nie rozmawia. Tak. Bez tego się po prostu będzie, zawsze ta, będzie, to wysy... będzie to w tym, będzie to regularnie uruchamiane. Ale to jest, to będzie, to będzie bardzo trudne w sprawie kultu moim zdaniem. Dlatego też nagram mhm. rozmowę, która nie jest jeszcze wyemitowana z Łukaszem Adamskim na temat kultu no Bandery. To, to jest wybitny, który... to jest wybitny, wybitny znawca i tak. wybitny osoba o wyczuciu Ukrainy, która, która... Jest przez Ukraińców uważana za polskiego nacjonalistę, a przez Polaków często w Polsce jest często przez naszych nacjonalistów, jako Ukrainów. No, ale postać o, o, o gigantycznej wiedzy i, i wyczuciu tego tak. tematu. Namawiam Państwa do, do, do wysłuchania tej, tej rozmowy, kiedy tylko się pojawi. Ale Łukasz mówił o tym, że właśnie w czasie wojny, co było dla mnie, nie, nie miałem się jakiejś świadomości, bo ten kult Bandery, rozumiany, rozumianego jako nie antypolski, faszyzujący, mm -hmm. coś tam, tylko jako bohater walki z Rosją, mm -hmm. wydumany trochę, mm -hmm. urósł nieprawdopodobnie. Wojna potrzebuje, tak. buduje, buduje tak, mity. Ale, ale pamiętaj o I teraz, to nie teraz jest ta jego popularność wzrosła również we wschodniej tak. Ukrainie, czego wcześniej w ogóle nie było, a to bardzo trudno będzie, wiesz, na końcu prezydent Zeleński i inni politycy będą walczyli o o zwycięstwo w kolejnych demokratycznych wyborach, jak się wojna skończy, i nie będą mogły iść wbrew nastrojom społecznym. Igor, otwarcie powiem, co myślę na, temat, mm -hmm. na ten temat. Otóż e, ja widzę różnicę między Stepanem Banderą, którego sowiecka propaganda trochę, trochę podwyższyła jego, jego, jego znaczenie, jego rolę, e, wrogiem, wro, naszym wrogiem, wrogiem Polski, e, terrorystą. Przywódcą nacjonalistycznej organizacji, która powiedzmy sobie, była, której ideologia, jak się poczyta, jest, no chętnie by się te, to, nawet Ukraińc, patrzący na to przez pryzmat no, człowieka chrześcijańskiego, Europejczyka, skleiłby te dziesięć przykazań nacjonalistycznych, modlitwę do Ukrainy i, i raczej by do tego nie wracał. Ale człowieka, który jednocześnie Bandera siedział w obozie koncentracyjnym w czasie, kiedy doszło do zbrodni wojewódzkiej, absolutnie nie mieszałbym jednego. Tak. Kultu, kultu, kultu fikcyjnej tak naprawdę tutaj osobowości prawdziwej postaci, ale kultu mocno podkoloryzowanego z, ze sprawcami rzezi Wołyńskiej. Mm -hmm. Nie mieszałbym, bo tutaj są bezwodnie, mm -hmm. bez mówimy o morderstwie. Mówimy o masowym mordowaniu ludzi. Więc, więc, więc zdecydowanie zrobiłbym tutaj rozróżniłbym te dwie rzeczy. O. Fakt jest faktem, to co powiedziałeś, że ten kult UPA i kult Bandery, bo to weźmy sobie, już nie, mm -hmm. mój kult Szuchewicza, odstawmy, na, tutaj tak. uwaga, to, to jest na nas absolutnie no donikąd no-go no go zone. Natomiast kult Bandery i kult UPA, paradoks polega na tym, że on zawsze jest, im silniejszy jest w danym regionie kult Bandery i UPA, tym większa jest sympatia do dla Polski. Dlaczego? No bo Ukraiń, Ukraińcy są przekonani, że UPA to jest organizacja, która. Walczyła niepodległość Ukrainy przede wszystkim z Sowietami i w jakimś tam stopniu z Niemcami. To drugie jest, no, powiem, incydentalne bardziej. Tak. Natomiast, natomiast no, walka upa po wojnie przeciwko Sowietom, no, ta, ta, ten, ta polska część ta polska, ta polska jest uważana za, 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 za taką za epizodyczną. Co do rzezi Wołyńskiej, świadomość na Ukrainie była. Nikła tego. No, nie dajmy, że oni przeszli nikła. Przez, tak, że oni przeszli przez, 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 sowieckie, przez, przez sowieckie szkoły, że w związku z czym po, po kuchniach opowiadali pewną historię, która była romantyczna, podkoloryzowana. Każdy naród tak robi. To też, żebyśmy mieli świadomość. Tylko tak, sam fakt, że Bandera był terrorystą. Czy to naprawdę przy czy Wielkiej Brytanii i Irlandii? Przeszkadza to, że Irlandia była tak naprawdę jest tworem powstała dzięki skutecznej, skutecznej działalności Ira mhm. i Michaela Collinsa i, 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 i temu, że, że przeceniono siłę jego, tak. jego rażenia i, i, tak. i no, zamach na, na kogoś w latach na urzędnika państwowego, w latach 20. czy w latach 30. czy, czy w, wcześniej był niestety metodą działania wielu ruchów nacjonalistycznych. I, i to, tak wyglądała Europa. Ja, tutaj musimy też sobie trochę sprawiedliwie. Ale na to oczywiście spojrzeć. ja też. Yy, I to, że ktoś w... walczył o swoją niepodległość, tylko nam również uważam, że musimy sprawiedliwie spojrzeć tak. na no, niestety. No. I ich świadomość jest taka, że to jest człowiek, który walczy o niepodległość. Ukrainy nie jest dla nich Bo Walcine, walczył. Oni, ty się, Nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś, bo ty się spotkałeś to, z ludźmi świadomymi. I to, czy mi się podoba tak. ideologia i co mi się podoba, że UPA była tak, że, że organizacja na, 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 nacjonalistów ukraińskich tak, miała tak niechrześcijańskie, nieeuropejskie tak. myślenie no, o tym, że, 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 że to jest inna sprawa, to jest filozoficzne. Ale się wspomnę o to, ja to, ci z państwa, którzy będą słuchać, czy słuchali rozmowy z Łukaszem Adamskim, o tym, o tym opowiadałem, jak kiedy byłem na Ukrainie, tam przywożąc mm -hmm. rozmaite rzeczy, na, ten, pomagając im, to mi gdzieś na zachodzie... W zachodniej Ukrainie, oprowadzając mnie, Ukraińcy zwykli, byli to przedstawiciele elit, niezwykle nastawieni pro polsko z wielką miłością, z wdzięcznością dla Polski. Opowiadali mi słuchaj, Zobacz, to tu jest pomnik Bandery. A ja fas na mojej twarzy. W Łódzku widziałem w jednym z budynków państwowych cztery flagi. Była flaga Wołynia, flaga rejonu, była flaga Ukrainy, flaga UPA i flaga Polski. No. To jest... Tak. Y, 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 nie, nie wszystko w świecie jest, jest czarne i białe. Tak, Są tak, różne tak. odcienie szarości i y, no, też Ukraina nie jest nie pierwszym narodem, z którym krajem, z którym się zajmowałem, bo trochę po świecie pojeździłem. Wszyscy mamy... Zaburzoną, zaburzone postrzeganie naszej własnej historii. Wszystkie narody świata mają swoją tak. pewną legendę, która, która im towarzyszy, pewne wyobrażenie na temat swojej przeszłości. Ja głęboko uważam, że to należy, mimo wszystko. Yy, po pierwsze, szanować i mówić o tym z szacunkiem. Na pewno mówienie padnijcie na kolana i wyważcie swoją przeszłość, jest olbrzymim błędem. Ten błąd Izrael robił zrobił wobec nas. Jaki jest efekt tego dla Izraela? Taki, że z przyjaznego kraju ma kraj, w który, który, którym no nie jest to państwo najpopularniejsze, powiedzmy sobie, dzisiaj. Że Polska dołączyła do normalnie do mainstreamu europejskiego w kwestii Izraela, czym się wyróżnia na, cały, na tle? Naszego regionu, który, z którym Izrael ma poprawne stosunki. No, Jakąś te emocje wzięły u nich górę mm -hmm. i, i uznali, że Polska po prostu będzie za wszystko przepraszać i całą naszą historię uznamy za antysemicką. Porozmawiamy na końcu o naszej roli w Unii Europejskiej. No bo co do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to jest dosyć oczywiste. No bo powiedziałeś nie... o, o, o tym, że Zachód niekoniecznie będzie się z y, 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 porozumienia polsko-ukraińskiego. A ja uważam, że dla Stanów Zjednoczonych to jest olbrzymi, olbrzymi aset. Dla Stanów Zjednoczonych oczywiście. Eee, jak widzisz, znaczy, Twoim zdaniem, o co powinniśmy grać? Jaką rolę możemy realnie odgrywać za kilka lat w Unii Europejskiej, jeżeli będziemy oczywiście mądrze grać, co nie zawsze nam wychodzi? Eee, jaki mamy po, Do czego mamy potencjał? i Jak widzisz rolę Niemiec? I na ile, trochę rozszerzając to pytanie, na ile Twoim zdaniem ten może kiedyś się rzeczywiście dopełnić i się, i się zdarzyć, czy wierzysz w to, że to jest proces, który no, idzie bardzo powoli, bardzo mozolnie. No później, nie tyle mozolnie, co idzie powoli, ale, a, ale idzie to w, tym, e, to w tym kierunku i będziemy na pewno po tej samej stronie. I będzie to nasz partner, z którym będziemy dalej dobrze współpracować, pomimo pewnych napięć. Mówię o Niemczech. Wszystko to zależy od tego, w jaki sposób Niemcy zdefiniują własny interes narodowy. a taką ciekawą teorię słyszałem na konferencji, że, że to jest słabość Niemiec. Kiedyś o, zacytuję prelegenta, który bardzo fajną rzecz powiedział. Mówi, tak jak w cesarstwie niemieckim mówiono, że, że jest to armia, która posiada państwo, tak o Republice Federalnej że jest to biznes, który posiada państwo. I, i ten biznes, ta gospodarka niemiecka, potężna trafne. gospodarka mm -hmm, niemiecka, rozwija się dzięki, rozwijała się między nimi dzięki dwóm czynnikom. Tania siła robocza, Czyli y, Europa Środkowo-Wschodnia i podwykonawcy, i tak dalej. I tanie nie? surowce, czyli hmm. Rosja. Teraz okazało się, że te dwa. Plus te Chiny. Dwa... Plus Kiny, bardzo ważny rynek. Jasne. jasne partner, jeden z dwóch głównych partnerów jasne, handlowych. Niemiec. Jasne, jasne, jasne. Natomiast, natomiast e, eksport niemiecki cały czas produkuje dość tanie towary. Tak. Więc to nie jest. To, nie, to jest kraj, który produkuje tanio, w którym jest, jest w miarę rozsądne, ceny są. To nie jest. To jest to jest bardzo bogate, bogate państwo, w którym cały czas nie, cały czas jest tanio. jest to już poziom życia Niemców jest, jest naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo wysoki. No ale, ale, ale ceną za taką, za taką postawę jest między innymi to, że Niemcy mają trudność z własnego interesu narodowego. Interes narodowy to jest coś takiego, w którym się biznes przymusza do, do, pewne, do uczestnictwa w pewnych projektach. No w Francji jest o wiele łatwiej e, poprosić wielki biznes, aby, aby coś dla państwa zrobił. W Niemczech jest to raczej biznes ma prośby do, do rządzących. Ja się boję, że. E, Tutaj tak. Mamy zdecydowanie przełom historyczny, jeżeli chodzi o postrzeganie przez społeczeństwo niemieckie wydarzeń na Ukrainie. I tutaj doszło do radykalnej zmiany. Niemcy są bardzo wykształcony, wykształconymi, mądrymi ludźmi. Jakby z Niemcami się bardzo, bardzo dobrze, dobrze, dobrze rozmawia, są racjonalni, można ich przekonać do wielu rzeczy. Zwykłych Niemców. A to tych ludzi dużo poznałem w swoim życiu. I, i, i rzeczywiście opinia publiczna się zmieniła. Mało tego. Media Zmieniły stanowisko. No, proszę, zobacz, no, nie, dzisiaj, można dzisiaj. W tych dniach, kiedy nagrywamy, przez szolc jest tak młotkowany. Dzisiaj, dzisiaj, jeżeli prezydent Duda albo prezydent Zelenski skrytykują szolca, to media niemieckie nie staną w jego obronie. Niekoniecznie część powie, część powie, że, że, że tak, że rzeczywiście że trzeba przyznać rację. No już Leopardy na przykład. Nie jest, taki, nie jest tak jednoznacznie, że Polska znowu niepoważne, że Polska dzieli, tak. że jedność rozbija. Kiedyś byłoby tak. Całe media byłyby tak, byłyby, byłyby, poszłyby seria artykułów po prostu tak. jednakowo brzmiących w większości gazet. Dzisiaj? No nie jest. Tak wcale nie wygląda. To jest jedna rzecz. Więc, więc um, opinia publiczna, media. Klasa polityczna Część uważa, że należy pójść z opinią publiczną i ale część uważa, że no, zwłaszcza to jednoczenie kanclerza, jak rozumiem, że jednak no, nie można radykalnych zmian wprowadzać z dnia na dzień, co powoduje, że Niemcy tracą pozycję. Bo dla naszej części Europy, a stosunki z Europą Wschodnią, yy, Środkowo-Wschodnią yy, budowały pozycję Niemiec w całej, w całej Unii, żadne państwo nie zdołało zachodnio nawiązać tak bliskich relacji z naszym regionem, No, a dla nas się liczy, dla naszych krajów się liczy bezpieczeństwo. W związku z tym, jeżeli ktoś nie jest dostarczycielem bezpieczeństwa, tylko w tej sprawie jest niepewny, to jako partner niestety mhm. wychodzi bardzo, bardzo źle. I na tym to polega. Teraz y, popularność Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii od Talina po, no powiedzmy sobie, po Dunaj, tak żeby zrobić, y, wzrosła do, do radykalnie. Ale no nie cały Dunaj. No, niestety, y, Dunaj ten, który rozgranicza Rumunię, powiedzmy z granicą Rumunii, y, wzrosła radykalnie, bo to są dostawcy bezpieczeństwa. A nic innego nie potrzebujemy bardziej niż bezpieczeństwa. Natomiast czy zachodnia, kontynentalna Europa jest dostawcą mm. bezpieczeństwa? Owszem, pomaga Ukraina. A czy naprawdę wierzymy w to, że w razie czego to jest, to jest ten, co nas obroni, ten, co będzie, będzie zwolennikiem pełnej? Nie, 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 no, coraz coraz czy, trudniej czy, spotkać. Czy, czy przekonali nas do tego kolejni kanclerze Niemiec? No, nawet ja pytam się teraz, bo to ciekawe, bo ten pewno obserwują ludzie, którzy mogą nie mieć takich poglądów i politycznych jak ja i nie, nie zgadzać się z prezydentem, ale czy, czy, czy państwa przekonali, przekonali partnerzy z Europy kontynentalnej, że w razie czego oni nas obronią? No i to jest pytanie. No. To jest pytanie. I stąd okay, tak jest ten podział, stąd mm. idzie ten podział. I pytałeś mnie o rolę w Unii Europejskiej, tu bardzo wiele... Znaczy, czy jest, czy wierzysz Wiesz w to? Co? Bo ja mam taką nie? wizję, że naszą ambicją polskiej polityki na najbliższe 5-10 lat, bo oczywiście to nie, jest, to nie jest dnia na dzień, ale uzyskaliśmy wreszcie wagę do tego, żeby walczyć już wyżej. No? Żeby doprowadzić do tego, żeby na końcu tymi głównymi rozgrywającymi w Unii Europejskiej były oczywiście Niemcy, bo, My, bo wiadomo, potężny bo kraj. <coughs> oczywiście Francja, bo potężny no. kraj z wpływami na I północ z bronią, i z bronią nuklearną, i z potężną armią. I, i, i poważny z energetycznie e, niezwykle Niestety przede nie wszystkim własnego, armię. oczywiście. Tak. Natomiast. I, i tym trzecim elementem wydawało, wydaje mi się, że do tego, jako poważnym trzecim elementem, może być yy, Polska, jako oczywiście koordynator tej. Postsowieckiej, chociaż już coraz mniej postsowieckiej, tak? ale tej części tych mniejszych państw, wywodzących się z, z tej części, znaczy niewodzących się no będących w tej, części, w tej części Europy. Czy Twoim zdaniem, jakby to jest plan realistyczny, żeby taki trójkąt weimarski w przyszłości to nie był taki spotkanie Niemców, Francuzów, do których doprasza się czasem Polskę, właściwie no po to, żeby odegrać jakiś tam teatr, tylko to. Realny silnik e, e, Unii Europejskiej. E, Taka propos jeszcze. Wy... Zanim, ty ty... Zanim, zanim się odpowiem na, poważnie hmm. na pytanie, to wiesz chyba w 2016 albo 2017 roku, post postsowiecka Europa i się od razu widziałem, hmm. skorygowałeś. I ja sobie zrobiłem takie wyliczenie rządy poszczególnych państw, jaki odsetek, jaki odsetek członków tych rządów był w przeszłości członkiem partii Komunistycznej? I co wyszło, widzę miał największy odsetek? Aha. Komisja Europejska. <laughs> nie Estonia, nie Polska, nie Czechy. Komisja Europejska i to było tak, że tam nawet się pamiętam, też jeszcze było chyba za. Nie, to był albo to robiłem, nie wiem, który to był albo bar, jeszcze za Barroso, albo już za Junckera. Mhm. I, i, I wychodziło, że w młodości nawet ci z Zachodu Wielkowni mieli, listami, mieli tak, no, jakieś tam. Tak. Czasami to były oczywiście partie nie mainstreamowe, sowieckie, tak. tylko, tylko, tylko różnego typu lewicowe organizacje odwołujące się do Marksa i Lenina. Tak. Ale nie, nie reżimowe, nie, 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 nie były częścią no, reżimu. oczywiście, nie? oczywiście, tak. grzechy młodości. Natomiast. Bo na że był taki moment? Natomiast natomiast yy, bardzo bardzo pytanie: Znaczy tak, czy. I to będzie takie dla nas, nas pokusa. W pewnym momencie zostaniemy, moim zdaniem, doproszeni do, do stołu. Mhm. No już był ten projekt y, y, Trójkąta Weimarskiego, to, to Niemcy wystąpiły wtedy z, z, z hasłem, odnówmy Trójkąt Weimarski. Ale ja mam takie wrażenie, ja, ja wyszedłem z tego wtedy z takim poczuciem, że to nie jest instrument do rozwiązania naszej głównej, problemu, naszego głównego problemu, czyli zapewnienia wsparcia dla Ukrainy. Wiesz, integracja europejska, Rozwiązała wielką rzecz, zostworzyła wielką, wielką, wielką rzecz. Przede rozwiązała kwestię Reńską, rozwiązała kwestię między Niemcami i Francją, doprowadziła do tego, że na zachodzie Europy rzeczywiście no nie, nie dojdzie do tragedii, która jest traumą Zachodu, czyli pierwszej wojny światowej, pierwszej, nie drugiej. To jest trauma Europy Kontynentalnej, to jest, to jest trauma Belgii, Francji, Niemiec. Niemiec. Niemcy akurat mają traumę II wojny światowej, ale dla, dla inne, inne państwa cały czas myślą kategoriami 1914 roku. To, jak my mogliśmy coś takiego sobie zrobić? Rozwiązano kwestię reńską, natomiast integracja europejska nie rozwiązuje kwestii środkowoeuropejskiej. Nie rozwiązuje jej. Mhm. E, I e, chociażby dlatego, że e, ta żelazna kurtyna przebiega przez nasz region, przebiega tuż za polską granicą. Dlatego Polska tak mocno walczy o włączenie Ukrainy, e, Białorusi, Mołdawii, e, wszystkich państw, które sobie tego życzą, aż do granic Rosji, do integracji europejskiej. Wtedy zostanie, będzie rozwiązywana kwestia środkowo-europejska. E, tu od razu no, coś, coś chyba z tego... I, i, I ja mogę być dumny, że uczestniczyłem, no ale przede wszystkim jest to, to słowa prezydenta. Prezydent do trzeciego dnia wojny powiedział, że Ukraina powinna dostać status kandydata do Unii. Pomyślał, myślał w tymi kategoriami. Musimy im pokazać na stole i Rosjanom, i im, tak? Atakujecie Ukrainę, a my niczego nie, na żadne ustępstwa nie idziemy. Przyjmujemy Ukrainę do Unii. Poza tym Ukraina musi mieć perspektywę, a jak wygracie wojnę, to będziecie żyli długo i szczęśliwie we wspólnocie y, zachodu. Przecież oni ludzie o tym. Którzy są poza Unią, myślą o tym. Tak jak my o tym myśleliśmy, Przecież, że natomiast ja stajemy się bogaci i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Um, I i była taki, był taki moment, 26. List był prezydenta w tej sprawie. 28. list kilkorga prezydentów e, Europy Środkowej. Chyba zebraliśmy dziewięć osób. Dziewięciu przywódców. Już. I taka, pamiętam, moja naiwność. To muszę się przyznać. W gronie doradców rozmawiamy, mówimy: Dobrze, wszyscy nasi prezydenci to podpisania. Teraz, gdybyśmy zrobili tak, że każdy z nich wybierze sobie dwóch przywódców zachodu, których najbardziej zna, lubi, ceni i przekona ich do podpisania się, no przynajmniej kilku złowimy. No i poszliśmy na łowy. Rozdzielaliśmy rolę, poszliśmy na łowy. Ile złowiliśmy? Zero. Zero. Mm. Po prostu Zachód w tym momencie, bo na ale dlaczego, jak to, my w jakiejś inicjatywie waszej, no wiecie, jest to jest skoordynowane, nieskoordynowane, łącznie z tym, że i to mówił również publicznie prezydent, jeden z liderów no, mniejszego państwa Europy Zachodniej. Powiedział, panie prezydencie, proszę wysłać swój podpis, mój kraj się nigdy nie zgodzi na przyjęcie Ukrainy, to tylko jest rozbijanie jedności. Więc to, roz, to, to okazało się co, że po kilku miesiącach. Ukraina ma status kandydata do Unii Europejskiej. My to wywalczyliśmy. To naprawdę to były ciężkie miesiące, ciężkiej pracy. Prezydenta, który, 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 który potrafił polecieć z wizytą do Portugalii, do, do, do Włoch, do, do, chciał w Hiszpanii jeszcze być. Jeszcze na ostatniej prostej było jeszcze, jeszcze rozmowy z kolejnymi ostatnimi, ostatnimi, ostatnimi liderami. Także, także to, to o, po co ony mówię. bo będzie taka pokusa teraz, żeby nas doproszono, bo moim zdaniem doproszą nas prędzej, czy później do takiego, rzeczy, że no, no Polacy chodźcie. Może się rząd zmieni na przykład, już będzie im łatwiej. Mhm. I, I pokusa może być taka, że o już jesteśmy w tym, w tej najwyższej lidze i, i, i możemy teraz... Yy, tak naprawdę podpisywać się pod tym, co Francja i Niemcy będą nakazały. Nie. Chodzi, chodzi bo one, mi o to, czy, nie, czy, czy jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji... Oni przychodzą na trójkąt już ubogadani ze sobą. No tak. no, właśnie, więc pytanie, czy jesteśmy w stanie... To pytanie moje jest nie tak, że będziemy formalnie w jakimś tam gronie... Nie, natomiast, trójkąt w będzie się, się spotykać co miesiąc. Czy będziemy realnie odgrywać że, że tam rolę? Większą jest, czy możemy? Jest, jest porzucenie partnerów z Europy Środkowej. Środkowej. Ja. Oni się nigdzie nie wybierają. Zostają tu. Słowacja tu zostaje. Bałtowie tu zostają. Czesi tu zostają. Wszyscy czujemy dokładnie, A to jest zasobila, coś, co nam to jest co przez latę... o zmianie, na przykład, hmm. zmianie ten sajt ten w Niemczech. Zmiana to się dokonała w Czechach i w Słow na Słowacji. To, co zrobiła Słowacja jest dla mnie w sprawie Ukrainy. Znaczy nie jest to przesądzone na zawsze. Nie tam. jest przesądzone, ale mimo to prezydent Czaputowa no, yy, różne tak. były relacje z prezydentem Czaputową tej, tej ekipy, która obecnie rządzi Polską. Natomiast natomiast natomiast... Yy, ona w Czechach się całkowicie to poszło bardzo mocno. opowiedziała po stronie tak. Ukrainy. Tak. Czechy to samo. To jest nasze. inizia. prawie cała no, no Teraz wybory prezydenckie Ja patrzę sobie, też idą w tym jak to mi się patrzę, no, mamy tak. dwa kolejne państwa bałtyckie. Tak. Tak. <śmiecki> Ale powiedzmy sobie szczerze, w stosunku do, jak patrzę na naszą politykę zagraniczną ostatnich tam kilkunastu mhm. lat, nie, 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 nie rządów, to też myśmy zaczęli inaczej współpracować z tymi małymi krajami. Nie radziliśmy sobie przez wiele Wiesz, lat. Nie umieliśmy bo, bo, bo pamiętaj, Litwa, pamiętaj, pamiętaj, tamte, pamiętaj, zawracają Igor. głowę, Słowacja, jakaś kto to jest, po co my tutaj e, musimy być przede wszystkim w Berlinie i, no i mówimy, tak dalej. Nie? Po to, żeby być szacunku. w Berlinie, po to, żeby być o, w Berlinie, o, 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 musimy o, o, być o, 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 z nimi. I to, jest, I to jest to, co też przyświecało e, w pewien sposób mojemu doradzaniu, czy mojej hmm. tutaj e, roli. Ale coś, co, co mówię, łatwo się doradza komuś, tam myśli, 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 myśli no w ten sposób. No, nie trzeba tutaj nic korygować no, no, pełne zrozumienie ze strony prezydenta do tego, że nasza pozycja na Zachodzie nie zależy od tego, czy my się doprosimy do stołu, tylko jakie mamy relacje regionalne. I, a żeby mieć dobre relacje regionalne z Litwą, to naprawdę, jeżeli prezydent Duda potrafił w litewskim parlamencie powiedzieć kilka zdań po litewsku, no to, chyba pierwszy w historii prezydent, no to ja myślę, że taki gest więcej robi niż mówi, że Litwa jest partnerem i przyjacielem. No prezydent polski, który wchodzi mówi mhm. po litewsku, szanownie pani prezydent, pani przewodnicząca, pan, państwo posłowie, jestem tutaj jako prezydent Polski, mówi, wspomina, wierzę w Wilnie. mówi to, mówi to yy, yy, no, 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 no trzeba się trochę tego, nad tym popracować, nad takim tekstem, ale efekt jest taki, że okazuje się szacunek państwu, które chyba to, co uważało w, po, z polskiej strony, jest deficyt szacunku. Mhm. Polacy nas nie szanują. Polacy nas uważają za prowincjuszy, Polacy nas uważają za, za, Polacy by chętnie tu, Polacy patrzą na nas tylko przez pryzmat dawnej, dawnej, dawnej Polski. Nie, Polska szanuje Tę Litwę, jaka jest, i Litwinów. Nie, nie jest tylko i wyłącznie, że Polska patrzy na Litwę tak. przez brył naszej mniejszości. Nie. Polska patrzy na Litwę jako na partnera w dziedzinie bezpieczeństwa, z której się nigdzie nie wybiera, który jest odważnym narodem i tak dalej. To samo z Łotwą, to samo ze Estonią, to samo z, z, z Białorusinami A w tym i Ukraińcami. Pomógł nam bardzo Władimir Putin. Bez którego tak łatwo by to nam nie Przypominam, że wystąpienie prezydenta do Białorusinów częściowo po białorusku i do Litwinów częściowo po litewsku miało miejsce jeszcze przed wojną. No. Więc to nie jest też tak, że, że tutaj. Okay. To zrozumienie dla. Tuż jednym zdaniem na końcu. Czy ten, twoim zdaniem to, o czym powiedziałem, ta nasza rola w Unii, jako jednego z rozgrywających, ale realnie, nie papierowo. Czy to jest perspektywa realna? Twoim zdaniem w ciągu czy powinniśmy... Znaczy, znaczy, czy powinniśmy sobie postawić, czy polska polityka, polskie państwo, niezależnie jak kto będzie rządził Polską po, po, po wyborach, powinno sobie postawić taki, e, taki ambitny cel i konsekwentnie do tego dążyć? Czy nie, nie czy to, jest ja... tak, że mam dużo większej asertywności? niż pytanie, w jakikolwiek sposób, odpowiem na to pytanie, to ta odpowiedź nie będzie ani pełna, ani do końca prawdziwa. Bo e, e, oczywiście powinniśmy powiedzieć, jak najbardziej. Natomiast mm, ja zadaję sobie pytanie, jaka będzie dnia w najbliższych latach i do czego będzie zmierzać i czy w jakim momencie, za ile lat, yy, na ile będzie ona yy, sprzyjała naszemu bezpieczeństwu. Bo ja, tak jak wielu powtarzałem tak mantrę kiedyś, że członkostwo w Unii jest jednym z, ze źródeł naszego bezpieczeństwa. Jest. Mimo wszystko jest. Bo również ten, z źródłem naszego bogactwa. Z źródłem bo tak, to, to jest prawda, że jest, dlatego, że jest bezpieczeństwo. korzystne gosp gospodarczo, a zatem jest bezpieczne. Natomiast będzie im więcej będzie źródłem naszego bezpieczeństwa, tym bardziej my będziemy mieć tam większy wpływ na nią, a nie będziemy. Jednak e w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa zachowują się egoistycznie koncentrujmy się nad, tymi, nad no stosunkami tak. z tymi krajami, które znajdą się w niebezpieczeństwie razem z nami. To jest bardzo mhm. istotne, bo Rosja, mm, zobacz, że Rosja ma tendencję atakowania krajów jeden po drugim. Najpierw Gruzja, potem Ukraina. Jak Ukraina atako, Gruzja atakowana, to Ukraina, wówczas jeszcze premierem była Tymoszenko, a prezydentem był Juszczenko. Juszczenko poleciał z prezydentem Kaczyńskim do, 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 do TBC. No, ale rząd ukraiński, wówczas Tymoszenko, był takie, no, w zasadzie mm, bardzo Umiarkowanej postawy. Natomiast yy, Gruzja dzisiaj się zachowuje wobec Ukrainy no, w sposób, no, który, no, który no, budzi pewne rozczarowanie, nazwijmy to, jeżeli nie zażenowanie w całej części. Mówimy o rządzie gruzińskim. O rządzie, nie jest Nie, społeczeństwo, społeczeństwo. Chociaż z drugiej strony Rosjanie jest tyle, tysięcy Rosjan uciekło do Gruzji i jakby chodzą swobodnie po, w, 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 po, po, po ulicach, wynajmują mieszkania, robią biznesy, inwestują pieniądze i coś mało to przeszkadza komuś. Natomiast... Mm, Natomiast yy, yy, widzisz, Rosja, jedno państwo zaatakowała, drugie państwo, tak atakowa, jak atakowała Mołdawię, to nie atakowała Ukrainy, jak atakowała Gruzję. Yy, dlaczego tak robi Rosja? Przecież oni też te zdają sprawę, że my razem, jako blok państw, które jest solidarne, i ta solidarność powinna być bezwzględna i w sprawach bezpieczeństwa. Mamy no, tę odważną szóstkę, o której powiedziałem, Bałtowie, my, Czesi, Słowacy. Mamy w przyszłości Ukrainę, Mołdawię i, i wolną, wolną, liczę na to Białoruś. Mamy Rumunię. Jeżeli te państwa wszystkie będą ze sobą współpracować, mówię też o innych państwach regionu, żeby było jasne, natomiast, natomiast to są kraje bezpośrednio za, za, zagrożone. Jeżeli one będą współpracować, to Rosja po prostu ma przeciwko sobie m, m, przeciwnika potencjalnego, którego nie warto w ogóle rozważać, a tak. Po prostu lepiej się dogadać. I uważam, że to jest nasza, nasza podstawa y, y, trzymać się regionu. Y, a Zachód patrzy na nas przede wszystkim pod, pod, w kategoriach, właśnie lidera regionu, i jako tacy mamy większe, większe, większą siłę przebicia. Natomiast samo bycie dopraszanym do stołu i, i, i zgadzanie się po prostu na to, co tam jest przy tym stole przyjmowane, i w imię jakichś interesów, w imię jedności, y, często sprzeczne z naszymi interesami, może być błędne. Na koniec ostatnie zdanie. Czego ten rok pracy w tym miejscu, w tych warunkach Cię nauczył? Czy czego się dowiedziałeś, czego wcześniej nie wiedziałeś? to oczywiście, że dowiedziałem się wiele na temat funkcjonowania państwa i, i mechanizmów funkcjonowania państwa. To było moje pierwsze doświadczenie z polityką światową. I powiedzmy sobie jasno, dla nas wszystkich to było pierwsze doświadczenie, bo nigdy Polska nie była takim centrum, tak, 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 takim centralnym punktem, jak, mm -hmm. jak, jak, jak w tym roku. Ja pamiętam dzień, kiedy jednego dnia był i Kamala Harris i premier Trudeau i, i, i zaraz potem szykowaliśmy się na wizytę Joe Bidena, kiedy prezydent praktycznie codziennie z kimś rozmawiał, kogoś przyjmował, ten ktoś jechał do Kijowa, my wjechaliśmy do Kijowa, to były, to były, to były niesamowite, niesamowite rzeczy. Czego mnie nauczyło? Ja myślę, że, yy, że, że Polska może prowadzić odważną, asertywną i yy, yy, wyprzedzającą fakty politykę. Że yy, kiedyś byliśmy taką, nie, nie wiem, czy widzisz, taki paradygmat nieudaczności u nas występował. To zresztą występuje na przykład u niektórych publicystów, u jednego, pewnego znanego publicysty Onetu na przykład, że Polska jak coś robi, to na pewno robi źle i na pewno się jej to nie uda. A tutaj pokazaliśmy, jak wiele się udaje. Polska, która była w stanie jednak zachęcić do dania broni Ukrainie i jednak powiedzieć pierwsza, mhm. dajemy Rzeszów. Dajemy HUB. A byłem, widziałem to. Po prostu to był, ten, słowo HUB było pierwsze wypowiedziane przez prezydenta Dudę, niż słowo broń. Pierwsza rzecz. Druga, Polska, która była w stanie doprowadzić y, do tego, że Ukraina jest dzisiaj y, kandydatem do Unii Europejskiej. Gdyby nie było prezy gdyby nie, determinacja prezydenta Dudy, to by nie była po prostu on został wymuszony na Zachodzie przez nasze państwa działające wspólnie. Kolejna rzecz. Polska, która nie dała się wrobić w, w sprawę samolotów i w sprawę odpowiedzialności za, 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 za rzekome niedostarczenie samolotu, bo przecież taką narrację próbowano nam uszyć. Kolejna rzecz. Polska, która stanęła na czele koalicji leopardów teraz. Przecież to nie jest. To nie było na, 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 telefonie, na telefon z Berlina. Nie, ta koalicja powstanie i zobaczysz, że ta koalicja hmm. powstanie. Więc, więc y, odwaga i, i, i tworzenie faktów i, i, I dużo państwo musi to muszę robić. Po muszę prostu. przyznać, że to jest nowa jakość polskiej polityki, znaczy taka aktywność międzynarodowa. Wychodzimy, skuteczność. wychodzimy nie idziemy z szeregu. Jeżeli coś jest w naszym interesie, to no. to zrobimy po prostu. I nawet być może potem, jednaści partnerzy będą mieli w jakimś tam stopniu do nas pretensje, dlaczego to nie było uzgodnione, bo przecież takie trudno. Tak no. działają państwa, tak działają wielkie państwa. Ja byśmy taką politykę prowadzili. Kuba, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo szczera to była no. rozmowa. Mam nadzieję, na tyle, I na ile ciekawy. wiesz, na tyle, na ile, na, ile, na, na ile dyplomata potrafi być szczery. <laughs> Przestał być na chwilę. Momentami przestawałeś być. <laughs> Dzięki serdeczne. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu. Również Państwu dziękuję. To wszystko w tej rozmowie napiszcie koniecznie, co o tym, co o tym sądzicie. Porażaliśmy bardzo wiele, bardzo wiele ważnych wątków. Rozmowę na temat strategii Polski. Będę w układzie otwartym kontynuował. Wspierajcie układ otwarty, bo dzięki temu ten program jest niezależny i mogę takie rozmowy prowadzić. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.